pełni sprawność, czy też użyć w cierpieniu i pomagają wtedy dłużej. Kiedy ciało jest słabe, kiedy człowiek cierpi, to naprawdę wtedy jest bardzo trudno być wesołym, wtedy trudno pozytywnie myśleć i patrzeć na nią w przyszłość. Wielu naszych kuracjuszy przyjeżdża tutaj nie tylko z tym cierpieniem fizycznym, ale bardzo często z tym chorym psychicznym, ale kiedy napotykają u nas taką życzliwość później naszego personelu, to tak jakby te wszelkie troski odchodzą gdzieś tam dalej. Kiedy mają jeszcze możliwość rozmowy, czy też mogą być wysłuchani, to nawet te najlepsze zabiegi jeszcze bardziej są dobre. Bardzo dziękuję w tym miejscu czcigodnemu księdzu proboszczowi Stanisławowi za jego czas dla kuracjuszy i za taką serdeczną obecność pośród nas. Czcigodny księże biskupie, niełatwo jest tym ludziom mieć czas dla każdego. Cierpliwie wysłuchać, zwłaszcza na żądanie, kiedy się wykonuje codzienne swoje obowiązki przy każdym kolejnym pacjencie, przy kolejnych zabiegach. Dlatego bardzo cieszymy się z tych odwiedzin dzisiaj, z tej obecności księdza biskupa w tym naszym bardzo skromnym sanatorium. Potrzebujemy duchowego umocnienia, potrzebujemy Bożego błogosławieństwa, o które serdecznie ekscelencję prosimy, abyśmy mogli z nowym zapałem i miłością służyć tym wszystkim, którzy kiedykolwiek do nas przybędą. Pięknie dziękuję za te słowa. Dodam jeszcze, że bardzo się cieszymy z obecności księdza ekscelencji. Witamy w naszej społeczności szkolnej i sanatoryjnej. Prosimy o wspólną modlitwę za nas. Pięknie Bóg zapłać i tak będziemy czynić. I to rzeczywiście to jest ważna sprawa, bo to nie tylko jest sprawa rozumu człowieka i woli, ale także i te zmysły, które mamy, te 5 charakterystycznych zmysłów. Oczy, to widzimy, uszy, słyszymy, nos, to jest powonienie, język, to jest smak i resztę chodzi o także dotyk, tę bliskość, także to przygarnięcie. I bardzo ważna rzecz, ja dopiero w sobotę wróciłem z tej wizyty Ad Limina Apostolorum w Rzymie. W piątek mieliśmy spotkanie bezpośrednie z Ojcem Świętym. 2 godziny nam było 20 biskupów i właśnie podkreślał, jak ważne dzisiaj jest ten czas dla drugiego. To powiedzmy to towarzyszenie, to wysłuchanie drugiego człowieka. I myślę, że również obok tej terapii, która tu jest prowadzona, to co pani dyrektor podkreśliła, ta wrażliwość na człowieka, ten czas, to posłuchanie, to bycie z nim, ono w wielu wypadkach ma ten główny czynnik uzdrawiający. Dlatego dziękujemy za tworzenie tej atmosfery i za to, że ten człowiek tutaj umacnia się nie tylko fizycznie, zdrowotnie, ale także duchowo, wyjeżdża stąd z nadzieją, ma jakąś taką możliwość pokonywania różnych swoich strapień, czasem jakiejś nerwicy, depresji, tego wszystkiego, bo to życie tak pędzi, a tutaj jest jakoś spokojniej. A poza tym, no to jest przecież zdrój, prawda? No to jest klimat, który nam tym wszystkim pomaga i wie, to służy zdrowiu każdego człowieka. Bóg zapłać. Dziękuję bardzo. Muszę sobie przyjąć tu naszego błogosławionego nowego kardynała z tego. Dziękuję za kwiaty i za wszystkie życzenia. Dziękujemy. Chciałbym również w imieniu własnym, w imieniu nas wszystkich powitać w naszej wspólnocie księdza biskupa. Już bardzo gorąco podziękować za obecność wśród nas i modlitwę, którą ksiądz biskup będzie zanosił do Pana Boga w naszej intencji. Bardzo prosił i ksiądz biskup tę świętą ofiarował w intencji tej właśnie wspólnoty. Jeszcze się nie poznaliśmy, bo dopiero przyjechaliście niedawno. Zapraszam już dzisiaj, w tym momencie, w sobotę na 19 na przeświętą. Troszeczkę się poznamy, troszeczkę powiem o tym, jaką tutaj rolę spełnia. Byśmy mogli rzeczywiście ten czas waszego pobytu, te 3 tygodnie, owocnie przeżyć również pod względem duchowym. Ekscelencjo, prosimy bardzo o przewodniczenie tej mszy świętej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami. I z duchem twoim.
ołtarzu Chrystusa, żeby powierzyć Mu wszystkie nasze sprawy, troski, także i te, z którymi żeśmy tutaj przybyli, mając na uwadze to pragnienie zdrowia i fizycznego, i duchowego. A rozeznajemy siebie jako ludzie słabi, którzy wołają o Boże miłosierdzie, dlatego pokornie teraz o to miłosierdzie prosimy. Spowiadam się do Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy, pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Paweł, sługa Chrystusa Jezusa, z powołania apostoł, przeznaczony do głoszenia Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych. Jest to Ewangelia o Jego Synu, pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych, pełnym mocy, Synem Bożym, o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Przez Niego otrzymaliśmy łaskę i urząd apostolski, aby ku chwale Jego imienia pozyskiwać wszystkich pogan dla posłuszeństwa w wierze. Wśród nich jesteście i wy, powołani przez Jezusa Chrystusa, do wszystkich, przez Boga umiłowanych, powołanych świętych, którzy mieszkają w Rzymie. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki.
Pan z nami. I z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić. To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza nawrócili się. A oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Oto słowo Pańskie. Serdeczne słowo pozdrowienia do wszystkich kuracjuszy, domowników tego domu i tej wspólnoty, do całej dyrekcji wraz z administracją, ale także i personelu medycznego, który troszczy się tutaj w tym domu przede wszystkim o pełny powrót do zdrowia fizycznego. Witam więc wszystkich, którzy tutaj z nami są i łączą się także duchowo. Pozdrawiam także i obecnych z nami kapłanów. Usłyszeliśmy w Ewangelii o tym, jak się domagają pewnego znaku od Jezusa. Rzeczywiście we życiu często szukamy jakiegoś znaku, jakiegoś potwierdzenia, który to znak dla nas pozostaje, przypominamy sobie jego w różnych okolicznościach i jest dla nas niezwykle ważny. I tak myślałem w tej społeczności, kiedy są i bardzo młodzi, dzieci, młodzież i są także starsi, również gdy chodzi o pracowników, jaki temat podjąć. Chcę się posłużyć pewnym obrazem, obrazem, który jest nam bliski i na pewno tutaj jest jeszcze bliższy w tym miejscu, bo ledwo co wyglądniemy przez okno, widzimy drzewa. Wiele tych drzew, które tutaj są, już pora jesienna, to niektóre liściaste nabywają tych swoich kolorów, barw, tego piękna, tej radości poprzez oczy wchodzącej do naszego serca. Ale chciałbym powiedzieć o tym, że to symboliczne drzewo ma nam do powiedzenia cztery istotne sprawy dla naszego życia. Pierwszym znakiem, które to drzewo nam przekazuje, to sprawa jego korzeni. Nie ma drzewa bez korzeni. Nie ma przyszłości drzewo bez korzeni. Nie ma istnienia, nie ma życia, nie ma owocowania, jeżeli drzewo zostanie pozbawione, odcięte od korzeni. Po co drzewu są potrzebne korzenie? Po to, by po pierwsze ono się mocno trzymało w tym miejscu, w jakim przyszło mu żyć, ale także, żeby mogło żyć sięgając tymi korzeniami gdzieś głęboko do źródeł wody, do minerałów, żeby to wszystko ciągnąć i tym odżywiać siebie jako całość, ale także i wydawać owoce. A więc bez korzeni drzewo nie istnieje. Jeżeli widzieliśmy drzewo po burzy, po jakiejś katastrofie, wyrwane przez wodę, wyrzucone, to możemy sobie dopiero wyobrazić, jak wyglądają te korzenie, jaka jest ich moc, jak są poplątane, jak daleko sięgają. Ale to jest niezwykle istotne i ważne dla funkcjonowania drzewa. I my też potrzebujemy w życiu korzeni.
Święty Jan Paweł II mówił nam o tym, że jeżeli odcinamy się od korzeni, wyrzekamy się korzeni, zapominamy o nich w sensie przenośnym, to wtedy nie mamy życia, nie mamy przyszłości. Co jest dla nas właśnie tym środowiskiem korzeni? To przede wszystkim rodzinny dom. Każdy dom jest inny, stąd też każdy z nas jest inny, bo czerpie te soki z rodzinnego domu, to w rodzinnym domu, od mamy, od taty, od braci, od sióstr, od wujków, ciotek, babci, dziadzia, ciągnie te istotne soki dla swojego życia, kształtuje swój charakter, kształtuje swoją osobowość, tu się uczy wiary, tu się uczy pierwszych znaków świadectwa swojej religijności, tutaj się uczy przykazań, uczy się tego, jak żyć, według jakich zasad opierać swoje życie, jak wyglądają relacje z drugim człowiekiem. I dziękujmy Panu Bogu, jeżeli mamy to dobre środowisko i mamy w tym środowisku zapuszczone mocne korzenie. Potem te korzenie to jest środowisko także szkoły, w której się uczymy wiedzy, mądrości na całe nasze życie. To środowisko sąsiadów, przyjaciół, kolegów, koleżanek, środowisko pracy i inne jeszcze wymiary, które wpisują się na całą naszą osobowość. Te korzenie wpuszczamy w parapię i także jakiś smak tej parapii, w grupy duszpasterskie, jakie istnieją, modlitewne, ten rytm liturgiczny w Kościele poprzez cały ten rok czasu. To wszystko nas tworzy. Zobaczmy, gdzie są nasze korzenie. Co czerpiemy dla nas i na nasze całe życie. Czego się uczymy. Dzięki czemu żyjemy. I czy umiemy pielęgnować te korzenie w wymiarze naszej rodziny, wdzięczności, w wymiarze także i ojczyzny, patriotyzmu, w wymiarze duchowym, religijnym, jakim jest także nasza wiara i parapia, w jakiej żyjemy. A więc odcięcie się od korzeni, zapominanie o korzeniach nie daje nam żadnej szansy na życie. Są nieraz takie pokusy, żeby wszystko odciąć, oderwać się, ale człowiek bez korzeni nie da rady. A więc dziękujmy Panu Bogu za to nasze środowisko, w jakim żeśmy się urodzili, wzrastamy, czy wzrastaliśmy, dziękujmy za osoby, za doświadczenia, za te wszystkie skarby, jakie stały się naszym udziałem. Potem drugi akcent przy drzewie, jak patrzymy, to drzewo ma mocny pień. Pień, który jest jakby na zewnątrz osłonięty korą i ten pień daje stabilność drzewu, że ono opiera się wszelkiego rodzaju wiatrom, burzom, różnym zewnętrznym warunkom, które nie sprzyjają. Ma siłę i moc właśnie dzięki tej swojej stabilności. I to jest tak jak kręgosłup u człowieka. Kręgosłup, który trzyma mnie w sensie fizycznym. I na pewno, jeżeli mamy jakieś boleści, jakieś trudności z kręgosłupem, wiemy, co to znaczy boleść kręgosłupa. Wiemy, co to znaczy, gdy nie możemy chodzić, gdzie możemy normalnie stanąć, a w sensie moralnym ten kręgosłup to jest trzymanie się pewnych zasad. Zasad związanych z przykazaniami Bożymi, z przykazaniami miłości, z błogosławieństwami. To, że mamy jedną twarz, że jesteśmy czytelni, że jesteśmy rozpoznawalni, powiedzmy w naszym środowisku, to jest ważne. Ty chodzi właśnie o ten kręgosłup. Jaki ja mam pień mojego życia? Jaki ja mam kręgosłup? Czy jestem jak trawka, gdzie zawieje w lewo, w prawo, powiedzmy, tył do tyłu, z przodu, powiedzmy, nie wiadomo do końca, jaka moja jest prawdziwa twarz, kim ja jestem, czego ja chcę, jakie są zasady, jakie są wartości, które prezentuję i które są dla mnie w życiu ważne. Ale proszę popatrzeć także na to drzewo, jako młodziutkie. Ono przez ogrodnika jest ochronione, jest przywiązywane do palika, żeby mogło przy tych trudnych warunkach dobrze wzrastać, żeby
mogło sprostać tym trudnościom. No i to jest tak, że tym palikiem dla nas to są rodzice, nauczyciele, wychowawcy, księża, powiedzmy przyjaciele. Do kogo jesteśmy przywiązani, na kim się opieramy, kto jest dla nas pewną pomocą. Jak się trzymamy jakichś wzorców, jakichś idoli, co są sami przegnici, połamani, zdruzgotani, to nie ma szans na to, żeby to młode drzewko mogło spokojnie rosnąć, bo jest niszczą te zewnętrzne warunki, które są bardzo niebezpieczne. A więc też popatrzeć, jakby kto jest moim wzorcem, do kogo się odwołuję, kogo się chwytam, kim się kieruję w moim życiu i czy są także tutaj pewne wymiary duchowe, religijne, czy szukam tego wzorca w Bożym Słowie, w Jezusie Chrystusie, w sakramentach, w Kościele, w nauczaniu katechizmu. Ale zauważmy, jak popatrzymy na ten pień drzewa, jak jest przecięty, że ten pień zachowuje w sobie słoje. Te słoje to jest właściwie kronika, takie curriculum vitae. Dosłownie całe życie drzewa jest tam zapisane. Specjaliści potrafią rozeznać, jakie były wtedy warunki, jaki był klimat, jaka była temperatura, z czym się to drzewo zmagało. I proszę popatrzeć, podobnie jest i w naszym życiu. My jedziemy niekiedy do sanatorium, jesteśmy przygnieceni różnymi sprawami, ale chodzi o to, że my się dziwimy, dlaczego mamy tyle nerwicy, dlaczego, powiedzmy, mamy depresję, dlaczego nie mogę spać, dlaczego ciągle mnie żołądek boli i różne inne rzeczy, różne sprawy. Okazuje się, że nawet i tabletki nie pomagają, i masaże nie pomagają. Co się dzieje? Otóż pamiętajmy o tym. Tak jak w pniu jest wszystko zapisane, tak i w nas, w naszej naturze jest zapisane wszelkie dobro, jakie uczyniłem, jakie powiedziałem. Ale jest zapisane też wszelkie zło, jakie uczyniłem względem kogoś drugiego. I to wszystko powoduje, że ten bagaż niosę ze sobą. Pan Bóg zawsze nam przebacza, gdy żałujemy i korzystamy z sakramentu pojednania, z sakramentu miłosierdzia. Z ludźmi bywa różnie. Niektórzy nam przebaczają, ale są też i tacy, którzy całymi latami pamiętają nam, nie mogą, nie potrafią, czasem nie chcą przebaczyć, nie chcą zapomnieć i ciągle po latach nam jakby ciągle wyrzucają. Zresztą czasami w życiu małżeńskim, może i sami wiecie, oho, ho, sprawa gdzieś jeszcze sprzed 20 lat, a ciągle taką igiełkę Boży, a Ty mi wtedy to zrobiłeś, a Ty mi wtedy zostawiłeś mnie, a Ty mi to powiedziałeś. Niby tyle lat wydawałoby się tego, a ciągle gdzieś w jakichś momentach trudności, boleści, jak się nadepnie na ten nacisk, na stopie, to wtedy wraca to, co się by wydawało, że zostało dawno wybaczone i zapomniane. I to w jedną, i to w drugą stronę. A więc zobaczmy, każdy z nas niesie te sprawy, a więc to jest także potrzebne, byśmy na świętej Eucharystii również te wszystkie sprawy Bogu oddali, oddali Jego miłosierdziu i prosili też o uzdrowienie, uzdrowienie ciała, uzdrowienie zmysłów, uzdrowienie naszych uczuć, które gdzieś poranione niesiemy przez oczy, uszy, język, słowa, dotyk drugiego człowieka. Jakie to jest istotne w naszym życiu. Więc jaki mamy ten pień, ten kręgosłup? Trzeci obraz. Popatrzmy, teraz rzeczywiście piękne barwy się zaczynają, ale weźmy maj, kwiecień, maj, weźmy potem czerwiec, wakacyjny czas. Piękna, bujna korona tego drzewa, liście czy igły. Mianowicie Pismo Święte często mówi właśnie o tej koronie drzewa, o tych liściach, że one dają gościnność ptakom. Ptaki przylatują, gnieżdżą się, dobrze się tam czują. A więc, a także człowiek. Nieraz w upalny dzień, zmęczony po jakiejś robocie, to szuka gdzieś cienia. Oj, pod drzewem to by się położył na kocyku chwilę, żeby odpocząć. Cień tej korony jest błogosławiony dla tego człowieka. I to jest przeniesienie także na nasze życie. A jaki ja jestem dla innych? Czy ja daję poczucie bezpieczeństwa,
przyjaźni, zapraszam, jestem otwarty, życzliwy. Czy inni ludzie chcą do mnie zaglądnąć, cieszą się, że mnie spotkali, chcą ze mną porozmawiać, pogadać, bo są jakoś umocnieni po tym spotkaniu, są w jakiś sposób wyciszeni, spokojni i wracają, szukają takiego spotkania. Ale są też ludzie, których omijamy, boimy się, bo zawsze się kończy nasze spotkanie kłótnią, zawsze się kończy jakimś rozbiciem wewnętrznym, jakimś niepowodzeniem i dlatego uciekamy od tego człowieka, bo on powoduje we mnie ból, cierpienie, jakieś rozłamanie. Jakim ja jestem człowiekiem? Jaki jest mój dom? Jaka jest moja rodzina? Otwarta, życzliwa, czy tylko zamknięta dla siebie, niechętna, nieprzyjazna dla drugiego człowieka? A więc to jest też pytanie o nasze życie. I ostatni akcent z tego drzewa, owoce. Drzewo zostało stworzone, żeby dawać owoce. I to są różnego rodzaju owoce, ale jest generalna zasada biblijna. Dobre drzewo rodzi dobre owoce. A złe drzewo nie urodzi dobrych owoców. Złe drzewo rodzi złe owoce. A więc pytanie o to, jakie są owoce mojego życia? Jakie są moje czyny, moje myśli, moje słowa? Co ja przynoszę w tym owocowaniu? I proszę pamiętać, jak popatrzycie na drzewa, jest jedno nieraz malutkie jabłuszko, jedno jabłuszko się trzeba, ale jest, a na drugim jest tych jabłek wiele. Tak jest w życiu. Jeden człowiek ma wiele talentów, a drugi ma tylko jeden, ale każdy ktoś coś ma. My się zajmujemy zazdrością. A tamtemu to się poszczęściło, temu ten ma to, tam ma siamto, wanto. I zapominam o tym moim jednym skromnym talencie, który mam. Mam pretensje do Pana Boga, ale na sądzie to mnie Pan Bóg nie zapytał o te 15 talentów mojej żony i o 25 sąsiada, tylko mnie zapytał o ten jeden, który ja miałem. Coś ty z tym zrobił. No i wtedy się zdziwimy. No, zajmowaliśmy się czymś innym, a nie naszym. Ty masz ten talent po to, żebyś tym talentem owocował. Co to może być? A może masz trochę cierpliwości? I jak nikt inny potrafisz już 40 raz słuchać tej samej opowieści chorowanej babci, która ciągle nie pamięta już nic, tylko ciągle jedno i to samo opowiada. Inni już się podenerwowali, a ty spokojnie masz ten talent cierpliwości, wysłuchasz. I ta babcia w niebo wzięta, że ktoś ją słucha. No proszę bardzo, niby się wydaje, że to nic, ale to jest jakiś dar. Dar czasu, dar modlitwy, dar ofiarowania krzyża. Czy mamy jakieś inne umiejętności dzisiaj, którymi możemy się podzielić z drugim człowiekiem i owocować w ten sposób, właśnie tak jak przynosi dobre drzewo, dobre owoce. Niech więc te cztery symboliczne obrazy będą także jakąś pomocą dla naszego życia codziennego i duchowego. Korzenie, gdzie mamy, co czerpiemy, pień, kręgosłup, jakie mamy zasady, potem korona drzewa, jaka jest nasza relacja do drugiego człowieka, otwarta, bliska, przyjacielska, także i w tym środowisku, w którym jesteśmy i wreszcie owoce, które przynosimy. Amen. Proszę zapytać. Zgromadzeni w imię Jezusa Chrystusa, przedstawmy teraz Ojcu Niebieskiemu nasze pokorne prośby. Módlmy się za Kościół Święty, aby działalnością duszpasterską umacniał wiarę wiernego ludu. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za tych, co odstąpili od Chrystusa, aby Bóg dał im łaskę nawrócenia i pokuty. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za chwiejących się w wierze, aby Chrystus okazał im swoją łaskawość. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za zmarłych, aby Chrystus wprowadził ich do chwały Ojca. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tu zgromadzonych,
abyśmy w duchu pokuty znosili trudy życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Polecajmy również Panu Bogu wszystkich pracowników naszej szkoły, naszego sanatorium, wszystkich kuracjuszy, dzieci, które przyjechały, by tutaj leczyć swoje zdrowie, ale także i się uczyć. Niech Pan udzieli każdemu łaski potrzebnej dla duszy i dla ciała. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I za naszego księdza biskupa obecnego wśród nas. Niech Pan mu błogosławi za tę posługę, za te słowa, które są dla nas umocnieniem. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże, wysłuchaj łaskawie nasze prośby i spraw, abyśmy umieli żyć według Ewangelii, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. My, kochani, mam taką prośbę. Kasper zaraz przejdzie i będzie liczył, kto chce do Komunii Świętej przystąpić. Proszę od lewej strony, mojej lewej, ręka do góry, kto do Komunii Świętej. Kasper, jakbyś może. Się w Chrystusa wziął, z Jeruzalem przeniczym się rodzi. Jedno wino, co się wziął Chrystusa stało, z soku wielu i milion pochodzi. Jakby chleb, co złoczy złoty ziarna, tak niech miłość złoczy nas ofiarna. Jak ten wielki Boży problem wiele, tak nas Chrystus swoi złącz Kościele. Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarza. Jak ten wielki Boży problem wiele, tak nas Chrystus swoi złącz Kościele. Pasterzu zgromadź mnie więcej owczarni, za wokalne owce, które giną. Jeden kościół zmiesza na mojej szczytarni, byśmy jedno stali się rodziną. Jak ten chleb, co złączy złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten wielki Boży problem wiele, Pan nas Chrystus swoi złącz Kościele. Jak ten chleb, co złączy złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Jak ten wielki Boży problem wiele, Pan nas Chrystus swoi złącz Kościele. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Miłosierny Boże, przyjmij nasze modlitwy i dary, które składamy i przez udział w świętej ofierze doprowadź nas do wiecznej chwały, przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pagan z wagami i z duchem woli w górę serca znosimy Boga Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, aby Ciebie, Boże, chwaliły niebo i ziemia. Chociaż nie potrzebujesz naszego uwielbienia, pobudzasz nas jednak swoją łaską, abyśmy Tobie składali dziękczynienie. Nasze hymny pochwalne niczego Tobie nie dodają, ale się przyczyniają do naszego zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego zjednoczeni z chórami aniołów wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, 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 Pan zasemu, bez sobie ostali ziemia, Twoje, pozostanę bez.
Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświeć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka Tajemnica Wiary. Głosimy Cię, Twoją Panią Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twojej życia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym obecnym z nami biskupem Marianem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, wierności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa
Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój pagański niech zawsze będzie z wahami. I z duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój na wszystkich. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oddasz nas pokoju. Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Pani, nie jestem godna, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Najświętszym ciałem i krwią Twojego Syna, pokornie Cię błagamy,
abyś nam dał udział w Twoim boskim życiu przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Usiądźmy jeszcze na chwileczkę, moi kochani. Otóż jeden z kuracjuszy obecny tutaj wśród nas chciałby podziękować księdzu biskupowi w taki sposób specyficzny, z tego co się dowiedziałem, że sam układa teksty, wiersze, sam układa melodię, dlatego teraz byśmy bardzo prosili tego Pana, żeby tutaj podszedł, może jakieś dwa zdania o sobie powiedział i nam zaśpiewał i zagrał. Tylko ten Pan nam dzisiaj chyba zgubił, tak? Poszedł swój instrument. Nie, on jest tutaj instrument, jest, jest. O, bardzo prosimy tutaj. Proszę nam powiedzieć, skąd Pan przyjechał? Przyjechałem z Komarówki Podlaskiej, powiat Radzyń Podlaski. Od dawna Pan taką twórczość prowadzi, czy to tak ostatnimi czasy tylko? Już od dawna. Od dawna. Od dawna. Skąd ten wiersz? Dlaczego? Skąd ten tekst? Ta melodia? Proszę coś powiedzieć. Byłem... Od długiego czasu byłem zafascynowany kardynałem Karolem Wojtyłą. Jeszcze był kardynałem, był u nas na ziemiach podlaskich w Kodniu, a potem jak został papieżem, to byłem tak zachwycony, że tylko jedna myśl ciągle nurtowała, co będzie, jak odejdzie od nas. A później zacząłem jakoś, nie wiem, dzięki chyba Bogu, czy komuś, Duchowi Świętemu, zacząłem pisać wiersze, byłem i jestem jego piewcą. Napisałem masę wierszy o nim. Po drugie, jestem jeszcze piewcą Maryi, papieża Maryi, ojczyzny, piękna ojczyzny moich uczniów, miłości, tego, co chciałbym, żeby było, lub z tym, co sobie nie mogę dać rady z tym. Proszę zaprezentować, moich... co Pan przygotował. Nie wiem, czy to jest dostrojone dokładnie, bo... To sobie dostroić na stojąco czy na siedząco, jak to Panu pasuje. Możemy dać krzesełko. Może być na stojąco, jeśli Pani to potrzyma. To może tak, oczywiście. Już tutaj służę pomocą. Dobrze, więcej źle. Wiersz ma tytuł 16 października 1978 rok. Ten dzień to już dziecię pamięta, tej daty nie zatrze nam nikt, bo w dniu tym na ziemi Jezusa zastąpił najdroższy nasz mistrz. On Karol Wojtyła miał imię, był dzieckiem przepięknych Wadowic, a Bóg go przed laty planował pasterzem uczynić swych owiec. To on nam ojczyznę wyzwolił, honoru przywrócił nam blask i światu całemu pokazał, że Polak wart Bożych jest łask. On cały świat równo obdzielił i sercem i uśmiechem swym, a świat dzięki niemu odnalazł i Boga, i Polskę, i Rzym. Gdzie tylko się zjawił na ziemi, to morza witały go głów, upajać się jego widokiem i wsłuchać w skupieniu jego słów. Choć ciężką podążał on drogą, Maryja wciąż zawsze z nim szła, by wszystkich prowadzić do nieba i bronić od ludzkiego zła. Świat cały wciąż prosił u Boga,
by świętym jak najszybciej był, a Polska za niego i do niego. Modlę się ze wszystkich sił. Świat cały wciąż prosił Boga, by świętym jak najszybciej był, a Polska za niego i do niego. Modlę się ze wszystkich sił. Serdecznie Bóg zapłać, składam Panu za to wykonanie. Jest to taka forma też i podziękowania Bogu za naszego papieża świętego Jana Pawła II, ale ta pieśń jest też takim podziękowaniem księdzu biskupowi za pobyt w naszej parafii z racji wizytacji kanonicznej. Dlatego chciałbym tak już podsumowując, moi kochani, tutaj waszej obecności, księdzu biskupowi podziękować za dzień wczorajszy. Razem modliliśmy się o 9 w Jasni, potem o 10.30 w Potoczku, i piękna, uroczysta msza święta połączona z udzieleniem sakramentu bierzmowania o godzinie 12. Ksiądz biskup później jeszcze miał wiele obowiązków, wiem, bo i wprowadzenie kanoniczne księdza na urząd proboszcza, więc ten wczorajszy dzień był naprawdę bardzo męczący dla księdza biskupa. Dzisiejszy dzień, przed chwileczką o 9, była też piękna, uroczysta, wspaniała msza święta w DPS-ie i teraz właśnie już ostatnia msza święta tutaj w sanatorium z racji wizytacji kanonicznej. Dlatego moje gorące podziękowania jeszcze raz składam księdzu biskupowi za samą obecność, za to słowo. Rzeczywiście w czasie pandemii dobrze tego doświadczyliśmy wszyscy, jak bardzo ważny jest ten kontakt z drugim człowiekiem, przez który się umacniamy, a my ludzie wiary i mamy świadomość tego, że obecność księdza biskupa rzeczywiście jest połączona z tym, żeby nas podnieść na duchu, żeby pokazać ten sens życia i cel naszego życia, za co składam serdeczne Bóg zapłać. Również korzystając z tej okazji zakończenia wizytacji, jeszcze mamy spotkanie na plebanii, w kancelarii oczywiście, chciałbym bardzo gorąco podziękować księdzu Markowi. Nie tylko za przygotowanie młodzieży do bierzmowania, za pomoc w tych uroczystościach, ale za cały rok takiej współpracy. Według mojego takiego odczucia wydaje mi się, że ten rok rzeczywiście przebiegał tak harmonijnie. Te wszystkie obowiązki, które księdzu Markowiczy zlecałem jako proboszcz, ale razem wszystko wykonywaliśmy. Nawet dzisiaj uratował nas, bo pojechał po hostię, wino i komunikanty, żeśmy zapomnieli. No proboszcz zapomniał, przyznanie się bez bycia tutaj. I rzeczywiście, chociaż troszeczkę nas różni wiek, ksiądz Marek już ma słuszny wiek, to jednak podziwiam to. Gdzie że... jaki słuszny? Młody człowiek. W zderzeniu ze mną, prawda? To mimo wszystko ta współpraca, tak mi się wydaje, jest naprawdę zgodna i mam nadzieję, że w dalszym ciągu tak będzie. Księże Marku, za wszystko Bóg zapłaci. Jeśli coś z mojej strony było nie tak, jeszcze raz ewentualnie przepraszam. Moi kochani, jeszcze takie krótkie tutaj ogłoszenie. Otóż pani Agnieszka Maruszewska, wszyscy pracownicy znają tę osobę, to osoba, która od dziecka co roku, chyba większość chyba czasu nawet, spędzała tutaj w sanatorium, ratując swoje życie. Udało się. Dzięki pracownikom sanatorium, dzięki pani dyrektor i poprzednikom, którzy otaczali ją opieką tutaj również. Ona dzisiaj no już jest osobą dorosłą, ale odwdzięcza się swoją pracą, bo została rehabilitantką i również pochyla się nad tymi, którzy doświadczają tego cierpienia. I prosiła, żeby wam przekazać, że msza święta, którą ona co roku już od dawna zamawia, w intencji pracowników sanatorium i szkoły będzie w najbliższy czwartek sprawowana. Przekazuję tę informację i zapraszam was gorąco na tę właśnie mszę świętą. O której godzinie? 18. Ja wysłuchałam, tak? Czy, albo nie, o 17. O 17. O 17. Bardzo proszę sprawdzić ewentualnie jeszcze na stronie internetowej, bo są podwójne intencje. Ducha Świętego tutaj. Ducha. A no właśnie, moi kochani, jeszcze korzystając z okazji, mam tutaj na myśli właśnie was, którzy przyjechaliście niedawno, w środę, między 13 do 15 jestem w sanatorium, tam w świetlicy na górze. Gdyby ktoś chciał ze mną porozmawiać, nawet po prostu poplotkować sobie, poskarżyć się, albo wyspowiadać się. O tej spowiedzi to ja powiem więcej w sobotę. To zapraszam was, przyjdźcie. Ja z początku myślałem, kiedy tutaj zaczynałem swoją posługę, że to tak nikt nie przyjdzie, bo po co? Dzisiaj Bogu sam dziękuję,
że ten czas, który tutaj razem spędzamy, jest owocny, bo rzeczywiście bardzo dużo osób przychodzi, czy się wyspowiadać, czy porozmawiać. Czasami jest jakiś problem teologiczny. Raz była taka sytuacja, że nie to, po co my tu stoimy? To siądźmy sobie. To siądźmy. To poważny problem. Właśnie z takim ktoś przyszedł. Takie pytanie, proszę księdza. Dlaczego wy, księża, nie udzielacie komunii pod dwiema postaciami? I rzeczywiście, pomyślałem sobie, że ta osoba spotkała się z takim problemem, chciałaby może. Oczywiście starałem się tłumaczyć jak najbardziej tylko mogłem, ale no, nie wiem, czy do końca mi się to udało. Jeszcze inna osoba przyszła porozmawiać na temat właśnie konkretnego fragmentu Pisma Świętego, którego właśnie nie rozumiała. No i kochani, naprawdę jest to wreszcie możliwość, żeby tak na spokojnie, nie spiesząc się, przyjść, czy porozmawiać o swoich problemach, czy się wyspowiadać, czy jeszcze może na inny temat. Bo wiecie dobrze, czy jak ksiądz chodzi po kolędzie, no jak po ogień, no bo też się trudno dziwić z drugiej strony, prawda, bo 20-30 rodzin po południu, wieczorkiem, żeby wszystkich odwiedzić o przyzwoitej porze, to trudno spędzać czas dłuższy. Czy kiedy przychodzimy do spowiedzi w niedzielę, też kiedy jest kolejka, też może nie zawsze jest ten czas, żeby mógł ksiądz w konfesjonale z wami dłużej porozmawiać. A tutaj z mojego doświadczenia jedna rozmowa z jedną osobą to jest przynajmniej godzina. I rzeczywiście ten czas jest błogosławiony. Zachęcam was jeszcze raz tak króciutko do tego, żeby w środę i w czwartek, jestem od 13 do 15, jeśli trzeba dłużej zostać, zostaję dłużej, ale tak, żebym mógł na 16 zdążyć jeszcze do DPS-u na mszę świętą, to służę swoją tutaj obecnością i tym, kim jestem, żeby nie tylko, tak jak pięknie pani dyrektor powiedziała, że troszczycie się o ciało i trzeba, bo to jest dar Boga, żeby również w tym czasie, tych 3 tygodni, jak ktoś potrzebuje, zatroszczyć się również o umocnienie swojego wnętrza i swojej duszy. Chciałbym jeszcze bardzo gorąco podziękować jeszcze raz pani dyrektor sanatorium i pani dyrektor szkoły. Moje pierwsze spotkanie tutaj rok temu, pełne obaw, spotkałem się z takim ciepłym przyjęciem, z taką życzliwością, że naprawdę jestem do dzisiaj wam bardzo, bardzo wdzięczny. Jakoś mi się chyba udało wejść w miarę bezkolizyjnie w te wszystkie właśnie tutaj struktury, obowiązki, w tę właśnie pracę, z której się bardzo cieszę i Bogu dziękuję. I jeszcze raz za tę ogromną życzliwość i całemu personelowi, moim kolegom, koleżankom ze szkoły, serdeczne właśnie Bóg zabrać. Panu Józefowi po raz kolejny za nagrywanie mszy świętych niedzielnych. Również za to, że przez ten cały czas wizytacji każda msza święta jest utrwalona i opublikowana na naszej stronie internetowej. Moi kochani, jak wrócicie do domów po pobycie w sanatorium, trzeba wejść na parafię w Krasnobrodzie u ducha, taki jest właśnie tytuł tej strony internetowej, i tam będziecie mogli siebie zobaczyć właśnie z tej mszy świętej, która jest nagrana i będzie tam również umieszczona. Panu Andrzejowi, panu organiście, rzeczywiście przeze mnie pan organista ma troszkę więcej pracy, bo kiedy przyszedłem, to poprosiłem pana Andrzeja, żeby jeździł z nami jeszcze do kaplic i tam właśnie grał. Troszeczkę jest więcej mszy świętej niż wcześniej w kościele parafialnym, ale pan Andrzej się nie skarży, pięknie swoją posługę wypełnia. Panie Andrzeju, za taką też pana taką do mnie życzliwość ogromną składam również serdeczny Bóg zapłać. Dzisiaj Dominika, wczoraj pięknie psalm śpiewała o 12, dzisiaj jest tutaj z nami i zresztą sama zaproponowała. Tam jest obok mama, pewnie mama tam wszyscy czuwa nad tym, prawda? Bardzo dziękujemy, że Dominika jest tutaj i pięknie psalm zaśpiewała. Kacprowi za jego właśnie posługę. Często tutaj w sanatorium Kacper jest, przygotowuje, pomaga mięciędzu Markowi, by ta msza święta rzeczywiście pięknie przebiegała. Naprawdę jeszcze raz wszystkim z całego serca, za jakąkolwiek pomoc składam serdeczne Bóg zapłać, żeby już nie przedłużać się, kończę. Ja też całym sercem włączam się w te wszystkie podziękowania. Koniec, pocierpliwość może się urwać. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo, niech ono was prowadzi, umacnia i daje także tę siłę i moc na odzyskiwanie zdrowia i fizycznego, i duchowego. Pan z wami. I z duchem twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki.
codziennych dni każda chwila ważna jest, w każdej zobacz Boże być. Które Bóg przeznaczył Ci, to Bóg.